Cześć, tu Michał. Dzisiaj jestem w Bizonie, jak możecie zauważyć, i tam jest jeszcze sąsiad za mną. Cześć. Cześć, to Miki. Cześć, cześć. I ten znany również jakoś dzik. I dzisiaj żniwa rzepaczane, już jęczmienie zimowe wymucone. Sąsiad tam ma nawet inne oziminy już wycięte. No i jedziemy. Sąsiad mi pomaga dzisiaj ciąć właśnie rzepak. Znaczy pomaga, usługę mi wykonuje, bo cena na skupie duża, a pniły ten. I Ej, poprosiłem no go. właśnie, a jaka jest cena? A jeszcze dobry, ja mam jeszcze ten garn. No. I czas na jeden musiał być dany, żebyśmy właśnie tutaj za ceną zaczekali i... Bo nie wiem, czy czasem wiesz, jak zacznę kosić i cena się nie zatrzyma, czy nie polecę na skup, nie? Nie, no nie. No tak. Ten dwa bizony na jednym polu, a wy powiecie pewnie, jak to dwa bizony, jak to przecież jest New Holland. Ale taki stary ten New Holland, że to można uznać jako bizon. No, to ma silnik Andori, także wiecie. Nie no, nie wiemy, ale tak beka ogólnie, o. Nie no, silnik jest na pewno Andori. No drzewo głupie, tak to mi się tutaj ładne zdjęcie pierdzielne. No rangit, zdjęcie pierdzielnięte. No i ten, w następnym odcinku raczej A zobaczycie. motowidy wyżej nie podniesiesz? Nie, wyżej się nie da. Bo widzę, że czarne leci. Co czarne? No, za tobą czarne leci. Boż. No, w następnym odcinku raczej zobaczycie presowanie właśnie samego zjęczmienia. Ej, Miki, tak się trzeba starać, żeby tą przyczepę zasypać, bo ty miałeś pełny zbiornik, to ile ton miałeś? Niecałe 6. Ja tu miałem 2,5, dałem się 2. Ja tam nie miałem pełnego zbiornika. A no to Ja tam... tam miałem 4 tony. To na tą sypiemy wpierw. Całą tą... Trzeba się starać, żeby na tą przyczepę więcej nasypać niż na tamtą. No No... dobra, to jak teraz wrócę się to nasypię i to będę miał ze 2 tony, pewnie 3. No i jak wam się taka akcja... O jest. A ty jedziesz za mną? No wierzę właśnie, bo headera nie No to opuścił. nie, to jedź tam, w koło. Dobra. No i ogólnie jak wam się taka akcja na dwa kombajny podoba, możecie dać łapkę w górę. Jakiś komentarz też napisać. Na przykład Miki w New Holandzie. Czy jakoś tak. Ta, hashtag Miki w New Holandzie. O, jeszcze z hashtagiem to zupełnie. Tylko No. żeby się ładnie poświeciło na niebiesko, nie wiecie. O Boże. Ty, a ja może tu tak zagnam? Tak, nam. To ja zagnam to pole może. Tak, bo ten jak ten, co ja tu robiłem? Chyba talerzowałem tutaj, żeby ja to wtedy też tak się ładnie przeciąłem. Dobra, czekaj, to cofnę sobie. Dobra, i tutaj tak pojadę, żeby tutaj było tak lepiej, może trochę nawet dojeżdżenia się zobaczy. No. I co, nagrywamy sobie już dzisiaj, kurde, z Mikiem trochę gramy. Mogłem No, tak troszkę. prezy nagrywanie trochę odpalić, ale ten duże ceny były na skupach i tak praktycznie był cały odcinek albo z jeżdżenia, albo z czegoś. A samemu żniw nie chciałem nagrywać, znaczy w ogóle nie miałem planu żniw nagrywać, ale zobaczymy jak to dzisiaj z czasem będzie, Jak bo nie mieć? No mówiłeś, że żniwa nagrasz. mówiłem, że słomę nagram, a tutaj żniwa nagrywam, bo po prostu jest akcja ze sąsiadem, to spoko akcja, nie? I O dlatego. Boże, tym tam się przecina. No, jeszcze tak prosto to nikt nie widział. Właśnie widzę tak po zakręcie, kurde. No, to ty tu możesz przyjść do mnie i mi tu pomóc. Nie, jadę z powrotem. Nie, jedzie z powrotem. To tam na tamtej przyczepie się syp, co tu stoi na drodze, na No dróżce. dobra, dobra. Bo tutaj New Holandem będzie lepiej. Żeby jedna była po prostu lepiej niż żeby miały być półtora przyczepy niż ten, czy czwarte i czy czwarte, nie? No tak. Nie no, Ale tamtą to raz dwa nasypie. tam. Tamtą, no tam co stoi tam na drodze. No. Kurde, ale ładne zdjęcie. Uchwyciłem mojego New Holanda, twojego New Holanda i mojego bizona. O Boże, ta, twojego New Holanda. Aha, a. Twojego Dobra, bizona. ty, bo myślałem. Twojego bizona. Ta, No. pogubiłem się, ty. Też możecie ludzie pisać, jaka u was pogoda jest ogólnie, bo nas pada zimno. O, No. prawie cały tydzień już pada. Nie no, z 3 dni. Jak deszcz był... Tak, dzisiaj jest co? Nie wiem, ale na początku tygodnia było gorąco przecież, bo malowałem, pamiętam. Poniedziałek tylko było ciepło. Nie no, we wtorek też, bo wtedy We podkładami ma. wtorek padało. No, podkładami wtedy malowałem, to było ciepło. Cały wtorek padało, przecież byłem po drzewo, geniuszu. A faktycznie. No. Ty, tak się Od rana tylko nie padało. prześrodek się przesiąłem, to tak widać, że ubywa.
No i możecie zostawić łapkę w górę już, tak na wstępie. Jakiś Tak, tak, komentarz tak. napisać. Czekaj, sąsiada, ci idę zdjęcie zrobić. Żeby ludzie widzieli, że tu jakiś niucholąd w końcu jest. No, a nie jakieś tam bizony. No, ale pa, jak to ubywa już. Tam z tamtej strony masz wycięte w ciul. Ja tu z tej trochę mam też. No z tamtej też wycięłem ci już dużo ten klin taki, nie? No mówię, ja z tej też mam dużo. Ogólnie. Jak dwa kombajny są i ja szybciej wjechałem, no to kurde. No, sąsiad trochę prędzej wyjechał, bo ja tam jeszcze musiałem tą przyczepę przyciągnąć, to tam już ciągnik odstawiłem do domu, a tą przyczepę, tą małą zieloną, co tam mogliście przy New Holandzie zauważyć, to potem se ściągnę innym ciągnikiem, bo byłem po prostu ze To ja sklepu teraz za jechałem. tobą tam pojadę, nie? No, możesz jechać. Ja prosto ze skupu też jechałem właśnie i po prostu jechałem tymi dwoma przyczepami, tą zieloną i tą niebieską, bo wziąłem tą zieloną ze względu na to, że tutaj już sąsiad miał przyjechać trochę prędzej nawet. Tam coś mówił, No, ale też musiałem skończyć że pszenicę może prędzej by przyjechał, to mówię, dobra, to tam nie będzie pełnych tych dwóch niebieskich, no to nasypię po i... prostu na tamtą i tą niebieską Mówisz, tu że nie będzie postawię. pełnych? Nie no, jedna na pewno będzie pełna i trochę, nie? No tak, to ja dopiero teraz drugi raz się będę sypał Bo teraz ja dwóch. tam 4 tony przed chwilą wysypałem. Znowu? No, 4,5 nawet. O mój Jezu. No, żniwa na dwa kombajny, to idzie, kurde, tak jak ubywa już. Tutaj nowy kombajn to by to na dwa razy tyle żył. Co tutaj jest wycięte? Ty, ale patrz, ten odcinek to nawet 10 minut nie będzie miał. Ta? A no to nagrasz coś innego. A ma słomę do presowania? No mam, ale to nie, no nie będzie miał 10 minut, bo już ma 8 chyba. Ponad i ogólnie czy to się nagrywa? Ma 7 minut. 7 minut, no to tak z 15 będzie to akurat. Bo ostatnio taki długi odcinek dostaliście, że żniw, to teraz trochę krótszy może dostaniecie i rygit. Gdzie ty się z tym bizonem uciekł? Aha, tam No jadę się wysypać się. sypać, bo 95% miałem. Tak na oko. Łe. Tak na oku. Ale bizonik też daje radę. Mimo wszystko, mimo lat. Ale już i tak na ten areał już jest za mały. Ponieważ sąsiad ma troszeczkę więcej zboża w tym roku. Prędzej i tak się wyrobił ze żniwami niż ja, więc musi być zakupiony nowy To kombajn. czy ja wiem, czy prędzej jeszcze mam do mucenia, nie? No to Tam jedno po... 3,60 hektara No, prawie. no właśnie, a ja mam ten, a ja mam co najmniej 4 też ponad. Dobra, jedziemy tam z powrotem do sąsiada. Może ja tu zagnam znowu. A ty tam skończysz tamto, potem dojedziesz znowu do mnie. Dobra, by to jakoś w miarę równo zagnać. Jak to sąsiad powiedział, mówi zagnać, nie przeciąć. No tak, zagnać dobrze. Ja to tutaj wezmę na raz, ty, nie? No dobra. Na powrocie. A ja tu zaginam. Zaganiam. Zaganiam krowy po pastwisku. No. A u siebie zaganiasz? Nie no, one same sobie wchodzą, bo drut kolczasty to nie uciekają za daleko. No. No, synthetic. Coś tam. A też ta trawa na pastwisku już taka słaba, ale tam nie będę przecież przesiewu pastwiska, nie? Nie, no co ty? Bo w tej oborze to by się ukisiły, bo przyzwyczajone do włażenia po dworze to... No takie włóczygiry masz te krowy, to się dziwisz. No cieszę się, że po wsi nie chodzą jak kiedyś. Hihi. Kiedyś miałem ten płot pod napięciem, to tam te napięcie to na taką jedną sztukę wielką to nie działało nic, nie? To kopa zarąbała, to szła na wieś. Pod No GS aż tu jak tam poszła. nogę dała, to... Wiecie gdzie jest GS? No chyba wiecie gdzie tu jest GS na mapie, nie? No to pod samego GS-a polazła. Mówię, matko bosko. Typa, z tego przejazdu mam tak na oko tonę 100. Tak na oko, no pokazuje, ale tak na oko. Dobra, cofaj tam sąsiad, bo ja kamerę... O Boże, tam opuścił! No hydraulika w tym New Holandzie, podtura będzie dobry. No, podtóra by była dobra. Dobra, jazda. A wiesz, jak szybko podnosi? Kurde. Jeszcze szybciej, jak opuszcza. Jeszcze? No. O Boże. Jak mam ten pełny zbiornik, nie? I mam takie, wiesz, pole gdzieś w dołku, to kurde, jak mnie podniesie, to Halina mnie zobaczy, a tak to by mnie nie zobaczyła. O Boże. Typa, ile już było? Tyle to na raz będę nowym kombajnem brał normalnie. Aż tyle? Nie no, tyle co ja i ty na raz. Tyle? To prawie 10 metrów. Nie no, ja mam 4,2, a nie w sumie. Nie, to tak, bo tak to header ma 7 metrów chyba przy tamtym John Deere.
Bo jeszcze taka oferta na Aliexie, taki ten fend dwuletni, ale to zobaczymy, co będziemy kupować. Tak, no dwuletni fan, no. No chyba o dwuletni, nie On pamiętam. jest nowy. Nowy? Taki tani? To chyba fend dalej będę, zobaczymy. Dobra. I teraz ten. Ty, ja mam 50 parę procent tak na oko. Ja mam 57. Dobra, tak na oko mówisz. Czy komputer ci pokazuje? Komputer mi pokazuje. Ulala. Czekaj, ostatni co? Czekaj. Odcinek, który na dzisiaj wchodzi, to jest coś ze sąsiadem. A, kiszonka ze sąsiadem dopiero dzisiaj. Pa, jeszcze rudo. Dopiero dzisiaj. No. Jasny gwint. Ale tam zadyma była. Przecież zaraz kolejna kiszonka już będzie teraz nagrana. Jak nasenna. Znaczy się by była, gdyby po prostu słabiej nasypał, a ta twoja sieczkarnia szeroko daje. A ta moja tak akurat na szerokość headera daje. A moja tak szerzej trochę, nie? Nie no, tak też na szerokość. Omijak robisz. Gdzie? No tu. Na pewno nie. No daj trochę, do lewej trochę jeszcze. No tu jest omijak taki wielki, zobaczysz na odcinku. Ale ja nie widzę, jak ja mam wszystko skoszone. Boż. No i dlatego tam na pszenicy tak samo pewnie są jakieś omijaki, nie? No, znaczy się dwa przedtem były, a to ramię mi leje. A tam na pewno nie było żadnego omijaka, jak ja kosiłem. Na pewno ten, Piotr przyszedł i kosił. O, Ty, to ja wezmę na... cierpę. To, co po prawej zostało, to ja chyba wezmę na raz, nie? No, lekko. Dobra, to teraz tu się wysypię i będę wracał. Czekaj, kurde, bo brakuje mi scrolla, żeby zrobić nam zdjęcie, bo... Pierwszy żeś pojechał, się wyrwałeś do przodu i... Pa, rurę urwie, tak wysoko ten header podnosi. Nie, ja tam był ten wyrobiony, jestem z takiej sprawy. Wykalkulowany. Ty pa, i już pole machnięte całe. Widzisz, a samemu to ja bym tutaj się rutututututował 5 godzin. Cały dzień. Nie no, Dobra. 5 godzin nie, bo jak tutaj są 3 hektary, to tak 3 godzinki byś machnął. Dobra, no owies cena nadal rośnie. Nie no, jęczmienia na przyszły rok raczej nie A sieje, bo to... pszenica też rośnie, ty. No bo skala na 1, jedno to się dziwisz. No, ale to dobrze, że jest ten, no, skala na jeden, bo przynajmniej na tym rzepak cena jest spadnie, przynajmniej jest jeszcze, o, rzepak cena na odcinku mogę wywieźć, nie? No możesz. Normalnie mniej ten, mniej koszenia rzepaku niż wywożenia będzie. No tak. Teraz tam na tamtą przyczepę trzeba nam pchać, bo kurde, No żeby... ja zaraz mam zbiornik, także napcham cały. Czekaj, Całą. ty tam cztery wepchnąłeś, ja tam wepchnąłem coś koło pięciu. I dwie, to jest ten 9, 11 ton tam jest. To jeszcze No piątkę i co. ja 6 teraz sypnę. Ue, to będzie pełna. Pasuje. Czy tak powinna być. Nawet nie pamiętam, ile ja wtedy sypałem. Tak na oko będzie pełna. No, teraz ja tu ten cię. Ale pa, jak się idealnie przeciąłem, że tutaj taki ciężki przejazd zostanie, aby. No i ogólnie to soję też mam już wymuconą, bo trochę jakaś wczesna taka odmiana była i po prostu została też prędzej Tak w. twarda była, że młotkiem nie szło puknąć. O, dokładnie. I ten, i prędzej wykoszona została, no i tyle, nie? To teraz ten, teraz ja... Kurde, to suche dzieło miałeś wyciąć, a tutaj jest. Czemu? A szkoda gadać. Orysało mi klapę. A tam plandeka taka cienka jest. Cinka, to folia tam jest, a nie plandeka. Plandeka, bo ja zakładałem. O Boże. No W to tamtym roku. możesz powiedzieć, że plandeka to folia. Nie, plandeka takie grube było. O Boże. Tak gruba, taka cienka, ale gruba plandeka. Nice. No, pełna jest. To na 500 jeszcze nie weszło To nawet. czekaj, jak na plandekę to jest cienka, ale jak na folię to jest gruba. Tak? Tak. To nieźle. Pa, jak leci tam, kurde, sąsiedni Holandę. Pa, ciekawe, kto ma lepsze przyspieszenie. Bizum przykopcił. Ej, a bizum na ile ma cylindrów tak w ogóle? Chyba. Nie? Cztery. No zobacz, ile jest wtryskiwaczy. No chyba dwa. No jak głupi jesteś. No Cztery ma. tych takich rur, co wchodzi tak jakby do tego korpusa tam, tak? Taki cieniutkich rureczek. No to chyba cztery są. No. No bo Cztery zobacz. ma na pewno. No to cztery ma. Cztery albo sześć. Ty, to taki A nie, silnik. cztery chyba, bo sześć Ej. to by było za duży. To taki silnik do 60 włożyć. Bo 60 ile ma? Też 4 chyba, nie? Też cztery, ale ma mniejsze. Ginek do prawej. I do No 60. kurde, ja mam skoszone wszystko, nie? Aha.
A Bizon ile ma koni mechanicznych? A ja wiem. Pewno Ze dużo. 150 pewnie będzie miał. Pewnie ta. Dumę ma na pewno, no bo jednak ktoś musi to uciągnąć wszystko, nie? No. Taki do 60 włoży silnik. O, weź no Ej, to. zerknie co do końca? No. To Tam dobra, ile? bo ja się sypnę i... Ciśniemy na chcesznym i co, jedzie A sita. tutaj jest omijak, ty. I sita jedziesz przekładać, no to weź go tam wytnij. No widzicie, ze sąsiadem zawsze raźniej. Ile mamy jeszcze? 15 minut, no to akurat. To akurat odcineczek. No to dobrze, że pomyślałem, żeby włączyć. No i zaraz jeszcze prasowanie nagra, ale to już na osobny odcinek. No ten odcinek wy dostaniecie, czekaj, w poniedziałek. Nie, sorry, we wtorek, jak Michiego już nie będzie, no. Teraz zaczynamy nagrywać. Bo ty wrócisz, jak w wtorek wy wyjedziesz, to będziesz dopiero kiedy? W czwartek? 20, czekaj, ja zaraz ci powiem. Mamy lipiec, nie? No. Ja nie widzę lipca. 27 chyba wrócę, no. Co? To 17 dni. Jak 17? 10. A ty którego jedziesz? Aha. 17. Ja myślałem, że 10 jedziesz. Już koniec? Koniec, dzięki sąsiad. Potem tam przelew zrobię. Na flaszkę przyjadę. O Boże, ty jeszcze flaszkę i przelew, no ty głupi chyba jesteś. Dobra, staniemy sobie tutaj i się wysypiemy tego. Ty, czy będą dwie przyczepy? Nie, chyba nie. Niepodobno. Czekaj, tu jest Chetona? Nie, nie będzie dwóch. Dobra, New Holanda odpalimy. Tutaj sobie, o, pyk. Ale sypie. Co, sita przełożyć? No. Na szybkość. Ja tylko wiatr, wiesz, bo sita to są takie, ten, uniwersalne. Aha, to dlatego tak mało nasypało. No, mało. Dobra, to ja teraz tak, koguty sobie już mogę załączyć w sumie. Przyczepy nie chcesz? Nie, dzięki. O Boże, kopłem butelkę. Kopnął ją, że... No, co chciałeś powiedzieć? No, no kopnął, walnął, no, mocno, no. Walnął mocno. Tu 12 ton. No nie, na pierwszej jest 12. A nie, i tak zawsze się druga wysypuje, dobra. Ty, ale to bym się wkurzył, jakby teraz ten. Teraz się wyjątkowo pierwsza wysypała, pierwsza, nie? Nie weź ten czas trochę przyspiesz, może co? Jak sprzedam, to przyspieszę, bo może spać, no Mikołaj, proszę cię. No a jak za, ja zawsze chciałem, to nie. 5 minut cię nie zbawi. Jak pójdę na obiad, to ci dam na 120 skalę i potem. No gdzie? Głupi jest na 120, to sobie możesz, wiesz, co zrobić. W dupę szczelki. Tak, ja mam dwa zestawy do wywiezienia, także na 15 jak robisz, to akurat będzie. Dobra, no to jak sprzedam, no to zrobię na 15, jak skończę nagrywać. Dobra, jak widzicie, tutaj sobie trochę skrócę przez pole i przez tutaj właśnie się zmiedzę. Trochę kurde, nie. Podciągnął ten New Holland tam? No, nie, no zwalniłem celowo, bo kurde, jeszcze by się przewróciła przyczepa, jakbym za szybko tu poleciał. Kabina amortyzowana, to widać. Ja nie wiem, jak się siedzi w amortyzowanej kabinie. Nie wiem, czy właśnie, czy ten Deutsch Farmer, co tam może kojarzycie z filmów, czy on ma amortyzowaną, ale chyba ma, chyba nie. Chyba, ale na pewno trochę ma, bo tak to by się wszystko pourywało tam. U John Deere nie ma. To testowałem, na glinie jak uprawiałem. Boż. John Deere fajny, tylko szkoda, że właśnie tej kabiny amortyzowanej nie ma. A tak to jest super normalnie. A jakbyś dopłacił, to byś miał. To nie jest mój John Deere, Mikołaj. Trudno, ale mógłbyś mu dać pieniędzy trochę. Za dzierżawę ten. Gdybyś nikt nie zawołał, to by do... Ale to by cicho, akurat... Cicho miał. Bądź. Cicho bądź, człowieku. O. Nie szczekaj tu za dużo. No. Ale ten. No tak. Tak, no tak. No i teraz widzisz, wybiłeś mnie z rytmu, bo nie wiem, co miałem mówić. Ale to na dziurach widać, jak ta kabina tak trochę inaczej chodzi niż maska, nie? Że nie jest tak jakby scalona. Więc jak sprzęgło będzie do robienia, to wygodno. O! No, ale ten New Holandik to myślę, że zostanie tutaj długo, długo. Czy duże to sprzęgło szybko pójdzie? Boże. Czemu? O jak? Przecież tu też bez sprzęgła można zmieniać przód tył. Bez sprzęgła, ale i tak. Sprzęgło jest używane do wysprzęglania. Bo tak to biegi, to ja nie wiem, jak tu się w tym New Hollandach zmienia. Tu nie to ma nigdzie... tym joystickiem popychasz. Aha. To też bez sprzęgła. No, w kubocie też jest bez sprzęgła. Pierdzielisz. To
To Spring Water, po co tu mam? O Boże, po co? No po nic. Zbędny pedał. Homoseksualista zbędny jest. No, dokładnie. No dobra, jadę tą pszenicą tam i konie, no bo co? No znowu krzaki, ja sobie chcę zdjęcie zrobić. Bo ja tam i tak muszę jechać po ten... Podgarnąć ten Lubin i to... O Boże, bo tam sąsiadowi ten... Burta tylnia ten się otwarła przez przypadek. No kurde, nie wiem, Piotr dobrze nie zabezpieczył. A to dziwne właśnie, bo ty nigdy tylniej nie otwierasz. No wiem właśnie. Dobra, czekaj, ja to zobaczę. U mnie na kiszącej. Ale to było przed kiszonką. Bo ty A w tym coś, roku... ale tą przednią to zawsze miałem, tą tandemkę to zawsze miałem na tył ustawioną. Już tam jesteś na skupie? No już kręcę. Migasz załączony na pełnej. Tam kurde zobaczą, to weź jedź od drugiej strony. Czemu? Bo zobaczą te kupy, to się przestraszą. Jakie kupy? Co z tym rzepakiem? Myślałem, że kupę zrobiłeś do zbiornika. A no. Że się załatwiłeś się. O, widzicie, tutaj właśnie jest ten rzepak, ale to przez niego się patrzy, tak się przejeżdża. No i teraz było widać, że kabina amortyzowana. No dlatego jest ten, bo to jest tak. Na przyczepie to jest sami, to się jeszcze ten otrząśnie. Ty i patrz, i wiedziałem, że się tylnia wysypie, zawsze się tylnia wysypuje. Nie, to jest to. Ale dobrze, że jest chociaż tak długo, że ten, że się idzie zmieścić, nie? A ile ty bierzesz na cały zestaw ogólnie? 32. A ja 32 300. Dobra, ludzie. 32 300 tam na pełnej. No i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Łapka, subik. No, na razie, cześć. Cześć.